to, co jest na zewnątrz, to jest integralna część tego domu. Te wszystkie ścieżki, które prowadzą do rzeki, na łące, te pnie przywrócone, to wszystko jest ten dom. Należy do tego obszaru, który ja czuję jako najbliżej ciała, czyli część mnie. Najważniejsze to, co się dzieje w domu, to jest to, że wszyscy siedzą przy stole w pewnym momencie i jedzą razem obiad. To jest ten moment, kiedy dom po prostu spełnia swoją funkcję psychologiczną na maksa po prostu. To jest to siedzenie, to zawsze wydawało mi się to bardzo, bardzo istotne. I dlatego stół jest takim centralnym punktem. Jest też takim ołtarzem, tam zawsze jakieś kwiaty, coś musi być ładnego, jakieś ułożone, jakieś kamienie, coś. Ten stół właśnie przyszedł z tamtego domu. No nie to jest, żeby on był cudem piękności, nie, bo nie jest. Ale po prostu tyle rzeczy się stało koło tego stołu, tyle razy zgromadziliśmy się koło niego. Te klasyczne funkcje kobiece, czyli gotowanie i aranżację domu, czy dbanie o dom, to w swoim czasie widziałam jako bardzo wzniosłe funkcje. Mi się wydaje, że dużo ludzi odchodzi od takiej koncepcji czystości jako aseptyczne. Jest właśnie inna koncepcja czystości, która jest tak koncepcja odpowiedniego zasiedlenia i oczywiście niepozwalanie na to, żeby brud się zgromadził, no bo w nim też rozwijają się groźne szczepy, mikroorganizmy. Bardzo istotne, żeby było właśnie dbać o to, żeby były dobre. To jest w ogóle, to jest takie motto, można powiedzieć, mojej aktywności całe życie. To jest zamiast zwalczyć, sprzyjać dobremu. Kiedy jest odpowiednie zasiedlenie mikroorganiczne, no to wtedy nie ma miejsca na patogenne, na szkodliwych. A jeżeli robimy tabula rasa, to w tym momencie robimy miejsce i sprzyjamy tym najbardziej agresywnym, szkodliwym. Chciałam, żeby był ogień. Też dlatego, że wspólnie patrzenie w ogniu to jest energia, która wchodzi bezpośrednio. I to jest łączność i to ładuje człowieka, uspokaja i łączy z tymi, z którymi ogląda. Coś takiego się dzieje po prostu na poziomie, nie wiem, fale elektromagnetyczne. Bo ten dom, tak jak nasze życie, jest charakteryzuje się tym, że ma jakieś funkcji bramy. Zresztą to nie jest przypadkiem, jeżeli tu są drzwi, wchodzisz i tu od razu są inne drzwi. Po prostu u nas zawsze jest, było i to jest jakaś nieodzowna, jakaś funkcja, jakaś nasza cecha, jest ruch po prostu. Przychodzą, wychodzą, przychodzą, wychodzą. Co momentami potrafi być trudne do opanowania. Dom jest żywą istotą. Gdzieś, na jakimś poziomie, jest żywą istotą. Ja to zawsze odczuwam, jak wyjeżdżam, jak wracam do domu, odczuwam taki tak jakbym stała się kimś innym w momencie, kiedy wchodzę do swojego domu. Po prostu wchodzę dokładnie w swojej skórze. Jestem na zewnątrz, to założyłam jakiś tam mundurek, jakiś garniturek, jakąś zbroję nawet, a wchodzę do domu, to jestem we własnej skórze, we własnych ubraniach.